chcecie kciukiem, dotykacie do kciuka swojego kolegi lub koleżanki z prawej i z lewej i mówicie: lubię cię! Super! Lubię cię! A teraz tą drugą rękę i robimy to samo z kimś, z kim tego jeszcze nie robiliśmy. Lubię cię! Uwaga, a teraz podajemy rękę serdecznie, podajemy rękę, przedstawiamy się i robimy niedźwiadka. Bardzo dobrze, a teraz uwaga, jak już niedźwiadek zrobiony, to rozglądamy się. Z kim tu jeszcze niedźwiadka dzisiaj nie robiłem? To nie będzie trudne, ze mną, dobra, później. Uwaga, więc znowu serdecznie się przedstawiamy. Cześć i niedźwiadek. Prosta jest jego droga. Szukał jak my, goręcej niż my. Nad wszystko kochał Boga. Jeszcze raz! Młody jak my, wesoły jak my. Prosta jest jego droga. Szukał jak my, goręcej niż my. Nad wszystko kochał Boga. Jeszcze razem! Młody jak my, wesoły jak my. Prosta jest jego droga. Szukał jak my, goręcej niż my. Nad wszystko kochał Boga. Teraz wy! Prosta jest jego droga. Szukał jak my, goręcej niż my. Nad wszystko kochał Boga. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami.
i z duchem Twoim. Kochani, słowo powitania skieruje do nas ksiądz proboszcz parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu, w tej parafii, w której tutaj jesteśmy, dziekan dekanatu przasnyskiego, ksiądz prałat Andrzej Maciejewski. Pieśnią radosną niech Polska wysławia swojego Syna Świętego, bo dziś Stanisław jak gwiazdy jaśnieje na niebie miłej ojczyzny. Serce spragnione ofiarnej miłości szukało wszędzie Jezusa, aż go znalazło przez matkę, dziewicę i całe mu się oddało. Żadna wędrówka nie była za trudna, ni żadna droga zbyt długa, bo czuł, że idzie do progu wieczności, gdzie Jezus czeka z Maryją. Czcigodny księże biskupie, w imieniu nas wszystkich tutaj zebranych serdecznie witam księdza biskupa i serdecznie księdza biskupa pozdrawiamy brawami, prawda? Pieśnią radosną niech Polska wysławia, ale nie tylko Polska, nasza diecezja, bo Stanisław jest patronem naszej diecezji. Nasze miasto Przasnysz, bo Stanisław jest patronem naszego miasta. Młodzież, bo jest patronem młodzieży. I święty Stanisław Kostka jest także patronem Światowych Dni Młodzieży. Bardzo serdecznie witam wszystkich moich współbraci, kapłanów, szczególnie duszpasterzy młodzieży, ważnych duszpasterzy, na czele z księdzem Rafałem, diecezjanym duszpasterzem młodzieży, i księdzem Jarosławem, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego. Witam serdecznie wszystkie siostry, wielebne siostry zakonne, wszystkich wychowawców, nauczycieli, katechetów, rodziców, którzy dzisiaj przybyli tutaj, by razem z nami się modlić. Moi drodzy, w sposób szczególny, na końcu, ale bardzo serdecznie witam was wszystkich, młodych pielgrzymów, którzy wybraliście się dzisiaj w tę drogę, i ta droga do Przasnysza nie była dla was zbyt daleka, i bardzo was serdecznie tutaj przy przasnyskiej farze witam. To jest miejsce, gdzie święty Stanisław Kostka rozpoczął bieg ku świętości, bo tu przyjął sakrament Chrztu Świętego. Dlatego jesteśmy mu wdzięczni, że dzisiaj nas tutaj wszystkich w ten wrześniowy, piękny, słoneczny popołudnie zebrał. Księże biskupie, cieszymy się, że ksiądz biskup jest tutaj z nami, przewodniczy naszym modlitwom. Pozwoliłem sobie, księże biskupie, wystawić 3 relikwie, które przechowujemy w przasnyskiej farze. Relikwie świętego Stanisława Kostki, świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny. Wczoraj ksiądz Rafał na nabożeństwie uświadamiał nam, że to są patroni Światowych Dni Młodzieży. A to nasze spotkanie dzisiaj jest już w cieniu krzyża Światowych Dni Młodzieży przy boku Matki Najświętszej. I chcemy tu prosić, aby Stanisław, święty Jan Paweł II i Faustyna wypraszali nam wszystkim potrzebne łaski. Moi drodzy młodzi pielgrzymi, życzę wam wszelkich łask Bożych, pięknej modlitwy tutaj. I zakończę słowami z hymnu. Pierwszy był z Nieszporów, a teraz jedna zwrotka z juczni uroczystości świętego Stanisława. Bądź przyjacielem dla młodych i wskaż im wartość ofiary. Wolność prawdziwą osiągną, miłując Boga i ludzi. I to jest moje życzenie dla was wszystkich tu zebranych. Osiemnaście lat wystarczyło, aby przeżyć swoje życie w prawdziwej jedności z Bogiem, by zostać świętym. Ile czasu potrzeba każdemu z nas, byśmy dostrzegli, że tylko Jezus Chrystus daje sens naszemu życiu. Dzisiaj przy ołtarzu pańskim gromadzi nas postać świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, nasz rówieśnik, nasz wzór i patron. Dziś również przeżywamy ostatnie chwile peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie 2 tygodnie były niezwykłym czasem modlitwy całej diecezji. Krzyż i okona Matki Bożej Sowy z Populi Romani przemierzyły setki kilometrów, by dotrzeć tutaj, gdzie mieszkamy, gdzie uczymy się, gdzie pracujemy. Wykorzystajmy jeszcze ten czas,
aby mocniej przytulić się do Chrystusowego krzyża, by oddać Mu wszystkie nasze troski i radości, byśmy rzeczywiście dotknęli Bożego miłosierdzia. Drodzy moi, rozpoczynamy zatem Najświętszą Eucharystię. Chciałbym jeszcze pośród nas powitać braci grekokatolików. Są z nami kapłani i przedstawiciele młodzieży Kościoła grekokatolickiego. Bardzo się cieszymy, drodzy księża, że jesteście z nami. Modlicie się razem z nami. I ikona, i krzyż zostanie wam przekazana. Cieszymy się, że spełnia się to, co, o czym tak często mówił święty Jan Paweł II. Kościół oddycha dwoma płucami. Kościoła wschodniego i Kościoła zachodniego. Dlatego witamy was serdecznie i bądźcie pozdrowieni pośród nas. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy młodzi przyjaciele. Pozdrawiam czcigodnych księży, katechetów, wychowawców. Pozdrawiam słuchaczy katolickiego radia diecezji płockiej. Witam was i pozdrawiam w Przasnyszu, mieście świętego Stanisława Kostki. Jeżeli dziś spotykamy się tu w cieniu tego kościoła, w którym został przed wiekami ochrzczony Staszek z Rostkowa. Jeżeli na tej mszy świętej modlimy się przy jego relikwiach i przy dwóch ważnych znakach, które nam pozostawił święty Jan Paweł II, a mianowicie przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży i przy ikonie Salus Populi Romani, czyli ratunek ludu rzymskiego. Oznacza to, kochani, że zebrani z różnych miejsc i dróg naszego życia chcemy tu ocalić w nas młodość. Chcemy ocalić młodość i wy, i ja, bo młodość to nie tylko kwestia wieku, ale sprawa serca, sprawa ducha. Tę młodość i radość ocalił w sobie święty Stanisław Kostka. I dlatego co roku pielgrzymujemy do jego miejsc, do jego korzeni. Tam, gdzie się urodził, gdzie został ochrzczony, aby ocalić tę młodość, która nie przemija. Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii widzimy 12-letniego Jezusa, który wchodzi na swoją drogę, rozpoczyna nowy etap młodzieńczego życia. Oddala się od rodziców, zostaje w świątyni, dyskutuje z uczonymi i wprawia ich w podziw. Jezus, młodzieniec, on zawsze jest młody, piękny, zachwycający i mądry. Czy znasz takiego Jezusa? Bo przecież Pan Bóg nigdy się nie starzeje. Jego piękno nie przemija. Jego mądrość trwa na wieki. Czy znasz takiego Boga? Poznał go święty Stanisław Kostka. Zaczął szukać całym sercem. Zachwyciło go Jezusowe słowo: weź mój krzyż, pójdź za mną, przebaczaj i miłuj z całego serca. Przyjechaliśmy więc do Przasnysza i udamy się za chwilę z krzyżem do Rostkowa, aby szukać Boga, który rozwesela młodość naszą. Takimi słowami modlą się ministranci przed mszą świętą. Przystąpię do Boga, który rozwesela młodość moją.
Kochani, Bóg nie krępuje, Bóg nie zniewala, nie zabiera Twojej wolności, nie łamie miłości, nie zdradza. Przeciwnie, Bóg rozwesela naszą młodość, aby nie była płytka, chwilowa, ale odważna i pełna nadziei. Kochani, tak jak ubezpieczamy różne rzeczy, imienie przed kradzieżą bądź zniszczeniem, tak dzisiaj zechciejcie ubezpieczyć waszą młodość w Bogu. Nie dajcie się okraść z młodości. A jak to zrobić? Patrzcie, oto przed nami krzyż i ikona Matki Bożej. Symbole Światowych Dni Młodzieży. Symbole, które przebiegły już cały świat i wszystkie kontynenty. Spotkały miliony młodych ludzi. A przez ostatnie 2 tygodnie szukały was. Zauważcie, że w tych znakach poniekąd przedłuża się historia z dzisiejszej Ewangelii. Jezusa szukała Maryja z Józefem. A dziś Jezus szuka nas. Jego propozycja i metoda na ubezpieczenie swojej młodości jest prosta. Dotknij z wiarą tego krzyża. Obciąż go Twoją troską, Twoim smutkiem, Twoim grzechem. Ucałuj ikonę Maryi, czyli zawierz jej Twoją miłość, Twoje poszukiwanie prawdziwej miłości. Kochani, zobaczcie, antidotum Pana Boga na nasze pogmatwane, jakże często życie, jest prosty krok wiary. Niech Ci w tym pomoże ten krzyż i ta ikona. Oto serdecznie modlę się z Wami w tej mszy świętej. Drodzy moi, jest w naszej diecezji jeszcze jeden wielki znak. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Ta, która nawiedza wszystkie parafie. Czy była już u Ciebie, w Twojej parafii? Czy spotkałeś się już z Maryją w dobie nawiedzenia? Bo Maryja pozostaje 24 godziny, dzień i noc, w każdym kościele parafialnym. W spotkaniu z nią nie trzeba słów. Nie trzeba wymyślać modlitw. Trzeba iść, spojrzeć jej w oczy i słuchać. Nade wszystko słuchać tego, co ona chce nam powiedzieć. Spojrzenie Maryi w wizerunku jasnogórskim jest bowiem zgadujące. Zgadujące. Tak mówił Jan Paweł II. To jest spojrzenie zgadujące. Gdy do niej pójdziesz i spojrzysz na nią i zatrzymasz swój wzrok na niej i Jezusa, Maryja ciebie przyjmie, odgadnie i będzie przemawiać do twego serca. A zatem patrz i dotykaj z wiarą, a Pan da ci łaskę, że go odnajdziesz. Boga, który rozwesela młodość Twoją. Drodzy moi, kiedy patrzę na naszego świętego Stanisława Kostkę, na różnych obrazach w naszych kościołach, to zauważam jeden wymowny szczegół. On tak naprawdę nigdy nie jest sam. Nigdy nie jest sam. Stanisław trzyma się Maryi i trzyma się Jezusa, bo naprawdę wziął do serca dzisiejszą Ewangelię
aby nie zgubić po drodze Chrystusa. Taki jest człowiek, taka jest jego natura, że musi się czegoś lub kogoś uchwycić. I to go jakoś określa, identyfikuje, kim jest. A więc powiedz, drogi, młody przyjacielu, kogo się trzymasz? Dla kogo masz czas? Komu przyznajesz rację? Popatrzcie i zechciejcie zrozumieć, drodzy moi, jak wyjątkowa i niepowtarzalna jest ta chwila, gdy gościmy wśród nas krzyż i ikonę Światowych Dni Młodzieży. Patrzcie na te symbole z wiarą. One mówią o naszej tożsamości, skąd się wzięliśmy i dokąd naprawdę idziemy. One mówią o naszych wyborach, o kruchej ludzkiej woli, o wielkich marzeniach, o trudzie drogi, nadziejach i rozczarowaniach. Czegokolwiek byście szukali, znajdziecie w tym krzyżu, a Maryja was umocni. Proszę, uczyńcie dziś ten krok wiary. Zawieźcie na tym krzyżu wasze troski, tajemnice waszej duszy, skryte pragnienia i nadzieje wasze. On was poprowadzi do wyższych rzeczy, bo przecież dla nich zostaliśmy stworzeni. Amen. Dziewictwo świętego Stanisława Kostki. Módlmy się teraz o potrzebne łaski dla naszej wspólnoty i naszej ojczyzny. Boże Ojcze, Ty przez swego Syna pragniesz zgromadzić w jedną wspólnotę Kościoła. Zachowaj wśród swoich dzieci żywą wiarę w moc męki Zbawiciela. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Ty przez swego Syna obdarzyłeś nas nowym życiem. Prosimy Cię za naszego biskupa Piotra, aby wspierany łaską Bożą umacniał naszą diecezję w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, prosimy Cię, abyś umacniał i ogarniał potrzebnymi łaskami duszpasterzy młodzieży, aby dobrym świadectwem przyciągali młodych ludzi do Ciebie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty przez swego ukrzyżowanego Syna objawiasz Twoją miłością do każdego człowieka. Pomóż w krzyżu odnaleźć nadzieję tym wszystkim, którzy w Ciebie wątpią i nie potrafią odnaleźć sensu życia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, daj siłę młodym ludziom z całego świata, by mimo przeciwności odważnie potrafili wyznawać wiarę w Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, pomóż nam dobrze przygotować Światowe Dni Młodzieży, abyśmy poprzez podejmowaną pracę pogłębiali swoją wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Ty przez swego ukrzyżowanego Syna obdarzyłeś ludzkość nowym życiem i doprowadziłeś swoich wiernych do chwały zmartwychwstania. Prosimy Cię, obdarz pełnią życia w niebie naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Ty przez swego ukrzyżowanego Syna objawiłeś nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie. Prosimy Cię, daj nam, tu zgromadzonym, już teraz doświadczać Twojej wielkiej miłości. Ciebie prosimy. Zdjęcia.
Narodowy Dzień Młodzieży w naszej diecezji. Dziękujemy za wsparcie i wszelkie dobro, które otrzymujemy od księdza biskupa. Jako znak jedności z nami i wolontariuszami wręczamy księdzu koszulkę wolontariusza. Chcemy również podziękować księdzu Rafałowi Grzalczykowi, diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży. Dziękujemy za otwarte serce, które ma ksiądz dla nas wolontariuszy, że zaraził ksiądz nas pięknem Światowych Dni Młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie wszystkich spotkań, szkoleń, rekolekcji, festiwali wymaga wiele pracy oraz wiele poświęcenia. Dziękujemy, że zaufał nam ksiądz i powierzył nam odpowiedzialną rolę wolontariuszy w studni Jakubowej. Czujemy się jedną studniową rodziną, dlatego na pamiątkę wręczamy księdzu symboliczny dom wypełniony wolontariuszami. Księże biskupie, Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się za rok, mobilizują nas do pogłębienia wiary, do bliższego poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przynaglają nas do pracy na rzecz drugiego człowieka, by jak najwięcej młodych ludzi doświadczyło tej samej radości, co my. Pracujemy w swoich parafiach, środowiskach. Szkolimy się, aby być jak najlepiej przygotowanym do czekających nas zadań. Z wielką radością wspominamy rzymskie wakacje wolontariuszy, które nas mocno zintegrowały, jak również pomogły lepiej poznać siebie i swoje możliwości. Jesteśmy gotowi do dalszej pracy. Bardzo chcemy przeżyć nadchodzący czas jak najowocniej. Chcemy być dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa. Dlatego prosimy Cię, księże biskupie, o błogosławieństwo i posłanie na dalszą pracę. Czcigodny księże biskupie, zgromadzona tutaj młodzież bardzo aktywnie przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Brali udział w Synodzie Młodych, w obchodach Niedzieli Palmowej, Festiwalu Młodych, pracują w parafialnych centrach Światowych Dni Młodzieży. Grupa 160 wolontariuszy, która jest między innymi przed ołtarzem dzisiaj, wzięła udział w specjalnym szkoleniu liderów w Rzymie, a teraz z zaangażowaniem brali udział w peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży. Za księdzem biskupem stoi grupa diecezjalny chór Światowych Dni Młodzieży, który od roku przygotowuje się, ćwiczy do wydarzeń centralnych. Jestem przekonany, że są gotowi do podjęcia odpowiedzialnej funkcji wolontariusza w studni Jakubowej naszej diecezji. Dlatego proszę o posłanie ich na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Droga młodzieży, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Syna i Ducha Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nakaz misyjny, który otrzymali uczniowie od Chrystusa tuż przed Jego wniebowstąpieniem, jest skierowany do każdego z nas. Jesteśmy zaproszeni i posłani, aby ewangelizować świat. Pięknym obrazem realizowania tej misji są Światowe Dni Młodzieży. Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na ten wymiar spotkania młodzieży. Oto świat może zobaczyć Kościół młody i misyjny, Kościół pełen radości i nadziei. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich tak powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: oto ja, poślij mnie. Są one swoistymi przystankami na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skalę, którą jest Chrystus. Przed nami 31. Światowy Dzień Młodzieży, Kraków 2016. Będzie to niezwykłe doświadczenie Kościoła powszechnego i wyznanie wiary złożone przez młodzież w obecności Ojca Świętego Franciszka. W dniach
od 20 do 25 lipca 2016 roku przyjmiemy młodzież z całego świata w naszej diecezji. Następnie wspólnie z naszymi gośćmi udamy się do Krakowa, aby doświadczyć tajemnicy Kościoła Powszechnego, rozważając treść błogosławieństwa. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Drodzy kochani wolontariusze, jesteście zaproszeni i posłani tu w Przasnyszu i Rostkowie, w miejscu narodzin waszego wielkiego patrona, świętego Stanisława Kostki. Przyjmijcie zaproszenie do intensywnego duchowego przygotowania oraz udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Święty Jan Paweł II mówił do nas: Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych. Przez stawiennictwo naszej Matki modlimy się słowami świętego Jana Pawła II, aby obchody najbliższych dni młodzieży stały się dla wszystkich szczególnie ważnym etapem formacji i wzrastania w osobistym i wspólnotowym poznaniu Chrystusa. Niech staną się też wewnętrznym bodźcem do poświęcenia się w Kościele na służbie braciom i budowaniu cywilizacji miłości. A zatem posyłam was na dalszą drogę do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na tę drogę, na czas realizowania otrzymanej misji, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.